Dzień dobry, pociemku, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję, wszędzie. Dzisiaj z kwadratowej oazy, a konkretnie z gwiazdy śmierci, bo nie wiem czy wiecie, że taką sobie wybudowałem. Ale to będzie tylko tło, a odcinek traktuje o tym, jak dostać się na Strumykowo, jak z nami grać oraz chciałbym udzielić wam paru innych informacji w tym odcinku. Jeśli masz taką ochotę, drogi oglądaczu, drogi graczu w Minecrafta, możesz jak najbardziej. 500 subskrypcji dobrze by było mieć i nagraną jakąś serię z Minecrafta. Nie musisz mieć 500 subskrypcji. Jeśli dobrze nagrywasz Minecrafta, a masz 22 subskrypcje, dwie, ale 100 filmów i po prostu YouTube cię nie lubi, czy coś, to ja bardzo to rozumiem, absolutnie. Bardzo proszę, każdy, kto chętny, wysyła do mnie, personalnie do mnie, zgłoszenie takie, na mojego Discorda, nie na żadne maile, na żadne nic. Macie Discorda w opisie tego filmu mojego, ja tam jestem Jasu, wyszukujecie sobie mnie, pana Jasu, i do mnie w wiadomości prywatnej, albo bardzo ewentualnie już na mojego Discorda jakoś se to znajdę, i opisujecie swoją osobę, jak najlepiej potraficie. Dobrze by było, żebyście napisali wiek, jak długo gracie w Minecrafta, co chętnie robicie w Minecrafcie, czego nie lubicie, co najbardziej lubicie w tej grze. Możecie napisać, jaką najfajniejszą, najciekawszą budowlę zbudowaliście. Bardzo wymagane jest, żebyście podali link do kanału. Mój drogi młody, jeśli nagrywasz na Xboxie i masz 2 filmy i 5 subskrypcji i nagrywasz bez głosu, od razu mówię, nie dostaniesz się na Strumykowo. Drogi widzu, jeśli masz 128 milionów subskrypcji, nie nagrywasz Minecrafta, nagrywasz ciekawostki z restauracji fast foodowej, nie dostaniesz się na Strumykowo. Szukam osób, które będą chciały grać w tą grę, będą często na serwerze, często, to znaczy parę razy w tygodniu, nie raz na tydzień. Moi drodzy, wymagane jest, żeby streamować z tego serwera, jak sama nazwa wskazuje, Strumykowo, także 2 godziny dziennie będzie, ja już sobie troszkę podlecę, będzie taka potrzeba, żeby sobie streamować, tak? A teraz co to jest? Co to jest? To jest moja gwiazda śmierci, którą wybudowałem. No i budowałem ją pół roku. Nawet trochę ponad pół roku. Także teraz tutaj na jej ładnym wyglądzie, w wcześnie wstającym słońcu. A ja bym sobie zjechał, tak? Może? O, tak, tak. Następnie. No opisz się po prostu jak najbardziej, najlepiej możesz. Im bardziej kreatywnie to zrobisz, tym lepiej. Szukam osób naprawdę chcących grać. Takich, które przyłożą się. Takich, które nie szukają łatwych subskrypcji, tylko szukają chęci pogrania w miłym towarzystwie, na Discordzie, głosowej gry. Nie tak, że tylko zrobisz odcinek i pójdziesz sobie, tylko tak, że sobie budujesz, budujesz, budujesz i gadasz z nami. Tak lepiej, oczywiście. Będzie robiony nowy regulamin. Mam nadzieję, że go dzisiaj zrobię i napiszę. Regulamin, który będzie musiał, no każdy się do niego tyczyć. O tym może później. Chciałbym was też zaprosić na dzisiejszego streama. Dzisiejszy stream będzie Q&A-em. Będę chciał odpowiadać na te swoje pytania, które napisałem, czyli 1000 pytań. Jestem już po chyba 5 Q&A-u, po 4 czy po 5. Nie pamiętam, sprawdzę to sobie. Doszedłem do 400 bądź 500 pytania. No została mnie połowa jeszcze do odgadnięcia, opisania, wypowiedzenia się na te swoje tematy, które tam zacząłem ogarnię. Dobra, będę odpowiadać na pytania, po prostu. Podczas czegoś, najprawdopodobniej dalej kopania magazynu, tak? Ale będę odpowiadać na pytania, może dla niektórych widzów to będzie ciekawe. Także jeśli chcesz, zapraszam na mniej więcej godzinę 18. Może nawet zrobimy dzisiaj 200 pytań na tym live'ie. No zobaczymy, może tak być, że zechce mnie się trochę pokopać, trochę pograć. Ekspiarka już działa, także nie będzie problemu z
dokilofowywaniem sobie. Postaram się teraz, jak wejdę na serwer, przygotować sobie może jednego albo dwa kilofy więcej. Bardzo by było fajnie, jakbyście zostawili jakąś aktywność, suba, jakąś łapkę, no bo to motywuje. Cały czas się staram, żeby tego było coraz więcej i więcej. No zobaczcie, kanał 10,5 tysięczny w subskrypcji zrobił taką wielką gwiazdę śmierci, a wy nie oglądacie. No halo, proszę państwa. I to ręcznie, klocek po klocku. I następnie, jak dostać się było na strumykowo? Będę chciał także powoli zrobić sobie odcinek z widzów X. Ale teraz będę chciał ze dwa razy sobie wybrać jakiegoś widza. Po prostu zaproponuję sam komuś, a nie ktoś się do mnie zgłosi. Teraz po prostu ja sobie wybiorę do mojej serii z kwadratowej oazy. Następnie, zobaczcie, powoli się zbliża dzień 5000. Mamy 4969, hahaha. No i trochę tutaj pobuduję, minie 30 dni, no i będzie 5000 dzień. No i tam chciałbym wybudować tą dużą piramidę, którą zacząłem już budować. A dzisiaj wam chciałem pokazać tą gwiazdę śmierci, bo ona jeszcze taka nieoglądana, niedoceniona. To wolałem sobie na tym obrazku dzisiejszy film zrobić. Co jeszcze? Dobrego życia wam życzę, nie przedłużajmy. Widzimy się na live, tam więcej informacji. Tak jak mówię, na chwilę obecną cały czas rekrutacja otwarta. Będę przyjmował tak jak mnie się podoba. Nie tam, że o tej godzinie jest rekrutacja zamknięta, nie. Jak uznam, że ktoś jest odpowiedni dla tego serwera, to będzie dodawany. Jak uznam, że ktoś jest nieodpowiedni dla serwera, to będzie banowany i wykreślany z whitelisty. Po prostu. To będzie jednoosobowa decyzja. Nie będę się przed nikim tłumaczyć, nie będę tego wyjaśniać. A dlaczego dostałem bana? Bo po prostu, bo tak. Nie. To będą moje decyzje i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że takie rządy autorytarne, cesarskie, takie jednoosobowe, przyniosą korzyść dla tego serwera, po prostu. No niektórzy mówią, takie rządy i będzie się bać, bo Biasu dostanie bana. Dokładnie tak. Masz się bać, że dostaniesz bana i masz grać ładnie, fajnie sobie budować i cieszyć się z życia. A jak ty się będziesz bał, to wiedz o tym, że drugi też się będzie bał i nie zrobi tobie, co tobie niemiłe. Na przykład, prawda? Będziemy ustalać konkretną zasadę, jak można trollować innych graczy na tymże strumykowie. Ale to wszystko będzie opisane w regulaminie, gdy on zostanie cały napisany. No to wszyscy się zapoznają z nim, jeśli się ktoś nie zapozna i nie zapisze, że akceptuje w ciągu tygodnia. Oczywiście zostaje wykreślony z whitelisty, po prostu w takim razie nie gra przez tydzień, nie robił streama przez tydzień, nie widział tego przez tydzień. Zostanie to zaznaczone jako everyone, taki regulamin, no i każdy będzie musiał na niego zareagować. Na chwilę obecną myślę tyle nam wystarczy. Widzimy się na live około godziny 18. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa pa.